Namaste, kochani. Witajcie na szóstej sesji jogi z kółkiem. Dziś płynność, mobilność, stabilizacja centralna, troszeczkę deseczek, troszeczkę nawasan. Dzisiaj już modyfikujemy nasze asany z poprzednich sesji. Wchodzimy w bardziej skomplikowane warianty. Rozgrzewka. Usiądźcie sobie na piętach, kółko w dłoniach i teraz skierujcie wzrok w jeden punkt. Zacznijcie oddychać głęboko przez nos. Z wdechem toczymy się lekko do przodu, do skłonu. Na wydechu wciągasz brzuch, dociążasz pięty, rolujesz się w górę, patrzysz przed siebie. Głęboki wdech, cały czas ciężar ciała napięta. Wydech, wciągasz brzuch, rolujesz się w górę, czujesz przyjemne rozciągnięcie wzdłuż linii kręgosłupa w plecach. I wdech, staraj się schodzić mostkiem w dół, barki w dół od uszu. I wydech, wciągaj brzuch, roluj się w górę, powolutku, kręg po kręgu. I wdech, spokojne, płynne ruchy, barki w dół od uszu. I wydech od podwinięcia kości ogonowej w górę. I głęboki wdech, spokojne tempo. Wydech, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową, roluj się w górę. I wdech, spokojne, płynne ruchy. Wydech, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową, roluj się w górę. Głęboki wdech, rozgrzebamy wszystkie mięśnie. Wydech, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową, roluj się w górę. I jeszcze jeden wdech, schodzimy w dół. Uwaga, zostawiamy lewą łapkę na kółku. Z wydechem wciągnij brzuch, zroluj się w górę, skręt w prawą stronę, prawa dłoń za plecy, trzy oddechy. I głęboki wdech, mocny brzuch, mocna muladanda. Z wydechem wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. Rotuj w prawą stronę i wdech pozycji. Wydech, wciągaj brzuch, mocny brzuch. I jeszcze jeden wdech. I z wydechem wyraźnie wciągnij pępek, dodajemy prawą łapkę do lewej. Z wdechem nasz skłon, oddal barki od uszu. Zostawiamy prawą łapkę na kółku. Z wydechem wciągnij brzuch, zroluj się w górę, skręt w lewą stronę, lewa dłoń za plecy. Zostajemy, trzy oddechy. I głęboki wdech, rotacja w talii. Z wydechem wciągaj brzuch, aktywna mula banda, pępek do kręgosłupa. I głęboki wdech, rotacja w talii. I wydech, wciągaj brzuch, aktywna talia, aktywna mula banda. I jeszcze jeden wdech w pozycji. I z wydechem wciągnij brzuch, dokładamy lewą łapkę do prawej. Z wydechem skłon. I na wydechu zroluj się w górę, na chwileczkę przenosimy sobie kółko za plecy, kciuki w kółko. Kółko pod łopatkami, rozciągamy klatkę. Możecie zostać siedząc na piętach albo zaklinować sobie kółko pod plecami, dłonie pod potylicę i z wdechem unosimy biodra. Jeśli nie czujesz tu napięcia na lędźwiach, kłucia, ucisku w kolanach, zostajesz. Wydech, wciągaj brzuch, aktywna mula banda. Głęboki wdech. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa, mocny brzuch. I jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem powolutku usiądź na piętach, włóż kciuki w kółko. Z wdechem na chwilę kółko do przodu. Z wydechem skłon, zostawiamy sobie kółko z przodu maty, dłonie po dwóch stronach kółka. Deseczka, przytrzymajcie lekko kółko, kółko pod mostkiem, podwij kość ogonową, wciągnij brzuch, na wydechu czaturanga, opuszczamy nasz mostek na kółko i z wdechem dowolny wariant psa z głową w górę, albo kolana na matę, albo grzbiety stóp, kółko idzie niżej pod mostek, odpychasz się od dłoni, wciągasz brzuch i na wydechu palce stóp na matę, pies z głową w dół,
Mocny, mocny brzuch. I z wdechem kroczek, stóp pod kółko, dłonie na kółko, stopy na szerokość bioder. Z wydechem skłon, podtocz kółko do przodu. I tym razem z wdechem wracamy do deseczki, ustaw kółko pod mostkiem. Z wydechem czaturanga, wciągnij brzuch. I wdech, pies z głową w górę. Z wydechem pies z głową w dół. Mocny pępek. Uwaga. Ciężar ciała bardziej na nogi. Z wdechem kroczymy. Trzy kroczki dłoni do stóp. Z wydechem skłon. I z wdechem stopy szerzej schodzimy sobie do malasany już. Na wydechu wciągnij brzuch, podtocz kółko do przodu. Skłon w malasanie. I z wdechem nawasana przenieś dłonie za plecy, usiądź na macie, kostki na kółko, na razie kolana ugięte, nogi razem. Z wydechem wciągnij brzuch, odchyl się w tył na prostych plecach, trzymaj. I z wdechem ramiona w górę, mocny brzuch. I wydech powrót do malasany, dłonie na kółku. I wdech powrót do skłonu. I wydech, tocz kółko do przodu, pies z głową w dół, mocny, mocny brzuch. I z wdechem deseczka, podwiń kość ogonową, wciągnij pępek, ustaw kółko pod mostkiem. Wydech, czaturanga, mostek na kółko, mocny brzuch. I z wdechem pies z głową w górę, dowolny wariant. Wydech, pies z głową w dół, mocny brzuch. Mocno odpychaj się dłońmi od maty. I wdech, krok, stóp pod kółko. Stopy na szerokość bioder. I z wydechem skłon. I z wdechem wracamy do deseczki. Kółko mamy pod mostkiem. I wydech, czaturanga. Mostek na kółko. Z wdechem pies z głową w górę. Na wydechu pies z głową w dół. I z wdechem ciężar ciała bardziej na nogi. Trzy kroki dłoni do stóp. Toczymy kółko. Z wydechem skłon. Z wdechem zejdź do malasany. Powolutku. I wydech wciągnij brzuch. Skłon w malasanie. Podtocz kółko do przodu. I z wdechem kółko do siebie, nawasana, siadamy na macie, kostki na kółko, ugięte. Kolana, nogi razem. Na wydechu wciągnij brzuch, na prostych plecach odchyl się w tył. Mocny brzuch, ramiona równolegle do maty. I z wdechem unieś ramiona w górę, wyjdź mostkiem wyżej. I na wydechu wracamy do malasany. Dłonie na kółko. I z wdechem przejdź do skłonu. I wydech, pies z głową w dół, odtocz kółko do przodu, dłonie na matę, mocny brzuch. I wdech, deseczka, podwiń kość ogonową, wciągnij pępek, ustaw kółko pod mostkiem. Z wydechem czaturanga. Wdech, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Wdech, krok pod kółko, stopy na szerokość bioder. Wydech, skłon, dłonie na kółku. I wdech, deseczka, wracamy do niej, dłonie po dwóch stronach kółka. Kółko pod mostkiem. Podwiń kość ogonową, mocny brzuch. Z wydechem czaturanga. Z wdechem pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Ciężar ciała na nogi. Z wdechem trzy kroczki. Dłoni do stóp, toczymy kółko. Z wydechem skłon. I z wdechem malasana. Z wydechem skłon w malasanie. Podtocz kółko do przodu, wciągaj brzuch. I wdech, siadamy na macie, navasana.
kostki na kółko, tym razem wyprostuj nogi, złącz je. Na wydechu na prostych plecach, podwiniętej kości ogonowej, odchyl się w tył, ramiona równolegle do maty, uruchamiamy mocniej centrum, mocniejszy brzuch. I z wdechem tylko ramiona w górę, wychodzisz mostkiem wyżej, barki w dół od uszu. I na wydech uginamy kolana, wracamy sobie do malasany. Z wdechem skłon. I wydech, odtocz kółko do przodu, przejdź do psa z głową w dół. Z wdechem deseczka, wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową, dłonie po dwóch stronach kółka, ustaw kółko pod mostkiem. Z wydechem chaturanga, mostek na kółko. Z wdechem pies z głową w górę, dowolny wariant. I wydech, pies z głową w dół, mocny brzuch. I z wdechem krok stóp pod kółko, stopę na szerokość bioder. Z wydechem skłon. I wdech deseczka, dłonie po dwóch stronach kółka, kółko pod mostkiem, podwiń kość ogonową. Z wydechem chaturanga, mostek na kółko. Wdech, pies z głową, w górę dowolny wariant. I wydech, pies z głową w dół. Ciężar ciała na nogi. Z wdechem trzy kroczki dłoni do stóp, toczymy kółko. Na wydechu skłon. I z wdechem zejdź do malasany. I wydech, wciągnij brzuch, skłon w malasanie, podtocz kółko do przodu. Uwaga, mocniejsza nawasana. Z wdechem siadamy na macie, kładziemy kostki na kółku, prostujemy nogi, rotujemy udo do wewnątrz. Na wydechu podwijamy kość ogonową, na prostych plecach schodzimy w tył. Już czujesz pracę brzucha. I weź wdech w nawasanie, stopy point, obciągamy palce stóp. I z wydechem dłoń na dłoń, skręt w prawą stronę, wciągnięty brzuch uniemożliwia kołysanie w biodrach. I z wdechem centrum, ramiona równolegle do maty, pełna koncentracja. I wydech, dłoń na dłoni, wciągnij brzuch, skręt w lewą stronę. Wciągaj brzuch, eliminuj kołysanie w biodrach. I wdech, centrum, ramiona równolegle do maty. I wydech, wciągnij brzuch, dłoń na dłoni, skręt w prawą stronę. Mocny brzuch, nie kołysz się w biodrach. I wdech centrum, prostuj ramiona równolegle do maty. I wydech wciągnij brzuch, dłoń na dłoni, skręt w lewą stronę. Mocny brzuch, eliminuj kołysanie w biodrach. I wdech centrum, ramiona równolegle do maty. Rotuj uda do wewnątrz. Wydech wciągnij brzuch, dłoń na dłoni, skręt w prawą stronę. Mocny brzuch, eliminuj kołysanie w biodrach. I wdech centrum. Ramiona równolegle, rotuj uda do wewnątrz. I wydech, wciągnij brzuch, dłoń na dłoni, skręt w lewą stronę, mocny brzuch, eliminuj kołysanie w biodrach. I wdech, centrum, ramiona równolegle. I wydech, wciągnij brzuch, ugnij kolana, malasana. I wdech, powolutku skłon. Z wydechem wciągnij pępek, kółko do przodu maty, pies z głową w dół. I z wdechem deseczka, wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową, kółko pod mostkiem. I na wydechu chaturanga, mostek na kółko, mocny brzuch. Z wdechem pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, wracamy. I wdech, krok pod kółko, stopy na szerokość bioder. Z wydechem skłon. Uwaga. Weź wdech, spójrz przed siebie. I teraz na wydechu uginamy kolana, odstawiamy lewą nogę w tył, kładziemy lewe kolano na matę. Prawa stopa jest z przodu, w linii z prawym kolanem. Toczymy sobie kółko pod prawy pośladek. I z wdechem wychodzimy do Anjaneasany pierwszej. Ramiona w górę, mocny brzuch.
Wydech wciągnij pępek dłoni przed serce, skręt w prawą stronę, lewy łokieć za prawe kolano. Niegłęboki wdech, być może prawa dłoń na plecy, na lewe biodro. I wydech wciągnij brzuch, wróć dłońmi na matę. I z wdechem lewe kolano w górę, wracamy sobie do deseczki. Podwnij kość ogonową, mocny brzuch. Z wydechem czaturanga. Wdech pies z głową w górę. I wydech pies z głową w dół. I wdech krok pod kółko, stopy na szerokość bioder. I z wydechem skłon. I wdech ugnij kolana. Bardziej spójrz przed siebie. Dłonie na matę. I teraz z wydechem prawa noga w tył, prawe kolano na matę z przodu. Lewa stopa w jednej linii z lewym kolanem. Toczymy kółko pod lewy pośladek. Mocny brzuch. I z wdechem Anjaniasana pierwsza. Wychodzimy ramionami w górę. Mocny pępek barki w dół od uszu. Wydech wciągnij brzuch, dłonie przed serce. Skręt w lewą stronę. Prawy łokieć za lewe kolano. I wdech, być może lewa dłoń na plecy, gdzieś na prawe biodro. Mocny brzuch, cały czas pełna koncentracja. I wydech, wciągnij pępek. Wracamy dłońmi do centrum. I wdech, prawe kolano w górę. Kółko wraca do przodu. Wracamy sobie do deseczki. Wydech, wciągnij brzuch. Czaturanga, mostek na kółko. Wdech, pies z głową w górę, dowolny wariant. I wydech, palce stóp na matę, pies z głową w dół, ciężar ciała na nogi. Wdech, trzy kroki dłoni do stóp, toczymy kółko za nami. Z wydechem skłon, stop szerzej. I wdech, schodzimy do malasana. I wydech, skłon w malasanie, toczymy kółko do przodu. I wdech, navasana, siadamy na macie. Proste nogi, kostki na kółku. Podwiń kość ogonową. Z wydechem wciągnij brzuch na prostych plecach, odchyl się w tył, obciągamy palce stóp. Wdech w pozycji. Uwaga, będziemy opuszczać nogi do maty. Trzymajcie brzuch zasany, biodra nieruchome. Z wydechem odklejamy prawą stopę od kółka. Opuszczamy prawą piętę na matę, akcentujemy dotknięciem maty, cały czas mocny brzuch, proste plecy, navasana. I wdech, wracamy prawą kostką na kółko. I wydech, wciągnij brzuch, odrywamy lewą stopę od kółka. Idziemy sobie lewą piętą do maty, staracie się trzymać mocny brzuch, podwiniętą kość ogonową, biodra nieruchome, akcentujemy dotknięcie piętą maty. I z wdechem lewa kostka na kółko. I jeszcze raz wydech, prawa stopa. Prawa pięta do maty, mocny brzuch, obciągaj palce stóp. I wdech, prawa kostka na kółko. I wydech, wciągaj brzuch, lewa pięta na matę. Mocny pępek, nieruchome biodra. I wdech, lewa stopa na kółko. I teraz z wydechem wciągnij brzuch, prawa pięta na matę. Dłoń na dłoni, skręcamy się w prawą stronę. Staraj się nie ruszać biodrami. I z wdechem wróć do centrum, prawa kostka na kółko. Wydech, wciągnij brzuch, lewa pięta na matę, dłoń na dłoni, skręcamy się w lewo, eliminuj kołysanie w biodrach, mocny ruch. I wdech, wróć do centrum. I wydech, wciągnij brzuch, prawa stopa na matę, dłoń na dłoni, skręć w prawą stronę, biodra nieruchome. I wdech, centrum. I wydech, wciągnij brzuch, lewa stopa na matę, dłoni, skręt w lewo, biodra nieruchome. I wdech, centrum, wyjdź wyżej. Z wydechem prawa noga w górę, wciągnij brzuch, lewa dłoń za prawą nogę, za zewnętrzną część, skręcamy się w prawo, zostań. Z wdechem prawa dłoń na matę albo na lewe biodro, jesteś w skręcie. Wydech, wciągaj brzuch. I głęboki wdech w pozycji. I wydech, wciągaj brzuch. I jeszcze jeden wdech. Z wydechem wciągnij pępek, odrotuj do centrum. Z wdechem odkładamy prawą kostkę na kółko.
I teraz na wydechu lewa noga w górę, wciągnij brzuch, prawa dłoń na zewnętrzną stronę lewej nogi, skręcamy się w lewo, lewa dłoń gdzieś na matę. Albo z wdechem lewa dłoń na prawe biodro, jesteśmy w mocnym skręcie, zostajemy. I wydech, wciągaj brzuch, mocny pępek, mocna rotacja, trzymaj biodra nieruchome w miarę możliwości. I głęboki wdech. Wydech, wciągaj brzuch, mocno pępek do kręgosłupa. I głęboki wdech w pozycji. I z wydechem wciągnij brzuch, odrotuj do centrum. Z wdechem lewa kostka na kółko. I na wydech uginamy kolana, przyciągamy je do siebie, stopy na matę, malasana. I z wdechem skłon. I wydech, kółko do przodu, pies z głową w dół. I z wdechem deseczka, wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową. I na wydechu czaturanga, mostek na kółko. Z wdechem pies z głową w górę, dowolny wariant. I wydech pies z głową w dół, mocny brzuch. Wdech krok pod kółko, stopy na szerokość bioder. Z wydechem skłon, trikonasana. Prawa stopa zostaje z przodu, z wdechem odchodzimy lewą nogą w tył w jednej linii, doklejamy lewą piętę do maty, lewa stopa palcami do boku i na wydechu wciągnij brzuch, kółko na zewnętrzną stronę prawej stopy, szeroki rozkrok. Prawa dłoń na kółku, ciągnie do przodu, z wdechem doprostuj kolana, ale zostaw je lekko miękkie, rotuj uda na zewnątrz, wciągaj brzuch, lewe ramię w górę, otwieramy się lewą stronę. Wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu, lekko miękkie kolana. Głęboki wdech w pozycji, mocne stopy na macie. Wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. Głęboki wdech w pozycji, Parvrita Trikonasana, skręcony trójkąt. Z wydechem wciągnij brzuch, wróć lewą dłonią pod lewy bark, możesz zmniejszyć rozstaw stóp. Lewa dłoń zostaje na macie, możesz chwycić nią kółko i wdech, prawe ramię w górę, wycofaj prawy pośladek, wyrównujemy biodra, wydech, wciągaj brzuch, lekko miękkie kolana, głęboki wdech i wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa i jeszcze jeden głęboki wdech w pozycji. I z wydechem wciągnij brzuch, wyraźnie ugnij prawe kolano, kółko wraca pod mostek. I z wdechem deseczka, wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową. Wydech czaturanga, wdech pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. Wdech krok pod kółko, stopy na szerokość bioder. I wydech, skłon, uwaga, zostajemy, trikonasana, tym razem odstawiamy prawą stopę w tył. Z wdechem prawa stopa idzie daleko w tył, nie przecinają się nasze stopy, nasze pięty. Doklej prawą piętę do maty, prawa stopa lekko palcami do boku. Dowolny rozkrok, na wydechu wciągnij brzuch, kółko pod lewą dłoń, na zewnętrzną stronę naszej lewej nogi. I teraz z wdechem doprostuj kolana, lekko zrotuj uda na zewnątrz, wciągnij brzuch, prawe ramię w górę, zostawiasz delikatnie miękkie kolana, trikonasana. Wydech, wciągaj brzuch, tocz kółko pod lewą dłonią do przodu, mocny pępek, oddalaj barki od uszu. I wdech w pozycji, lekko miękkie kolana, rotuj uda na zewnątrz, wciągaj brzuch. Wydech, pępek do kręgosłupa, oddalaj barki od uszu. Mocne, stabilne nogi na macie. I jeszcze jeden wdech w trikonasanie. I z wydechem wciągnij brzuch, Parvrita Trikonasana. Zmiękczamy lekko kolana, prawa dłoń pod prawy bark. Możesz zmniejszyć rozstaw stóp. Możesz przenieść sobie kółko pod prawą dłoń. Uwaga, z wdechem lewe ramię w górę. Skręt w lewą stronę, wycofaj lewy pośladek, wyrównaj biodra, skręcony trójkąt. Wydech, wciągaj pępek. Mocne stopy na macie, lekko miękkie, odblokowane kolana. I wdech w pozycji, oddalaj barki od uszu.
i wydech wciągaj brzuch pępek do kręgosłupa. I jeszcze jeden głęboki wdech, mocne stopy na macie. I z wydechem wciągnij brzuch, ugnij lewe kolana. Wracamy sobie kółkiem pod mostek. Z wdechem deseczka, wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową. I wydech czaturanga, mostek na kółko. Wdech pies głową w górę, dowolny wariant. I wydech pies z głową w dół. Navasana, mix. Z wdechem ciężar ciała na stopy. Trzy kroki dłoni do stóp. I wydech, skłon. I wdech, zejdź do malasany. Z wydechem skłon w malasanie. I wdech, siadamy na macie. Przechodzimy do navasan. Kostki na kółku. Proste nogi, obciągnij palce stóp. Z wydechem wciągnij brzuch, zrotuj uda do wewnątrz, na prostych plecach. Odchyl się w tył. Cały czas trzymaj aktywną mula bandę. Oddychaj. Jeżeli chcesz odpocząć wcześniej, odpocznij. Jeżeli chcesz ominąć jakieś asany, ominij je spokojnie, poczekaj i dołączaj. Weź głęboki wdech. I z wydechem wciągając mocno brzuch, prawa noga w górę, skręt w prawo, lewa dłoń na zewnętrzną stronę prawej kostki albo nogi, prawe ramię za plecy. Wariant pierwszy, możesz tu zostać. Albo z wdechem prawa dłoń na lewe biodro, odkręcamy się mocniej, trzymaj mocny brzuch, eliminuj kołysanie w biodrach. Wydech, wciągaj pępek, jesteś w mocnym skręcie. I głęboki wdech w pozycji. I wydech, wciągaj brzuch, mocny, mocny pępek. I głęboki wdech. I z wydechem wciągnij brzuch, odrotuj do centrum. I z wdechem prawa kostka na kółko, druga strona, uwaga. Na wydechu wciągnij brzuch, lewa noga w górę, prawa dłoń na zewnętrzną stronę lewej kostki, lewej nogi skręt w lewą stronę, lewe ramię za plecy. Możesz zostać tutaj. Albo z wdechem lewa dłoń na prawe biodro i zostajemy. Mocniejszy wariat. Trzymaj biodra nieruchomo. Wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. Jesteśmy w mocnym skręcie. Głęboki wdech w pozycji. Trzymaj mula bandę aktywną. I wydech, wciągaj brzuch, mocno zassany pępek. Głęboki wdech, pełna koncentracja. I z wydechem wciągnij brzuch, powolutku odrotuj do centrum. I z wdechem lewa kostka na kółko. Możesz zostać tu w navasanie, jeśli nie robisz purwottanasany ze względu na nadgarstki. Albo przechodzimy do purwottanasany blat stołu. Odkładamy sobie dłonie daleko za plecy. Palcami w dół do bioder, miękkie łokcie, nadgarstki mniej więcej na jednej linii. Kostki na kółku. Obciągnięte palce stóp. I teraz z wdechem odepchnij się od dłoni, unieś miednicę w górę. Stopy flex, palce stóp do sufitu, odpychasz się od kostek. Wydech, wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową. Odepchnij się od dłoni, utrzymaj nogi, biodra, tłów w jednej linii. I głęboki wdech, dociskaj mocniej kciuki do maty. Poczuj bicepsy, tricepsy, ramiona, barki. Wydech, wciągaj brzuch, mocno odpychaj się od kostek i od wnętrz dłoni. Jeszcze jeden głęboki wdech w pozycji. Uwaga, nie odkładamy pośladków na matę, tylko od razu z wydechem, mocno odpychając się od dłoni, zaczynamy przenosić sobie pośladki do linii nadgarstków. Uginamy kolana, kroczymy sobie stopami po kółku, odpychajcie się tu mocno od dłoni, przyciągajcie uda do brzucha, poczujcie mocny brzuch, poczujcie siłę ramion. Doklejajcie mocniej kłęby każdego kciuka, mocno do maty, doklejajcie każde kciuki. Doklejajcie mocno kciuki do maty. Doklejajcie opuszki palców dłoni do maty. Nie obciążajcie jedynie nadgarstków. Nie uciekajcie ciężarem ciała na małe palce dłoni, ok? Nie uciekamy na piąte palce dłoni. Obciążamy mocniej kciuki. Całe wnętrza dłoni doklejone do maty. Spróbuj złączyć kolana. Wciągaj brzuch, oddychaj.
Poczuj, jak odpychasz się od dłoni w górę. Poczuj pracę obręczy barkowej, pracę brzucha. I jeszcze jeden wdech. I z wydechem wróć do Purwottanasany. Wyprostuj nogi. Delikatnie przesuń sobie kółko pod kostki. Wypchnij miednicę w górę, podwiń kość ogonową. Stopy bardziej flex niż point. Palcami w górę. Wdech w pozycji, dociąż bardziej kciuki. Wydech, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową. Odpychaj się od kostek. Głęboki wdech, mocny brzuch. I z wydechem powolutku schodzimy pośladkami na matę. Dołączamy do grupy, która została w nawasanie. Wdech. Przenieś ramiona równolegle do maty, podwiń kość ogonową, obciągnij palce stóp stopy point. Z wydechem odchyl się w tył na prostych plecach. Mocny brzuch, nawasana. I głęboki wdech. Trzymaj pozycję. Stabilizacja centralna, mocne centrum, mocna mula bandha. Wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I głęboki wdech. Uwaga, nasze skręty w nawasanie. Z wydechem wciągnij brzuch, prawa noga w górę, przenieś lewą dłoń na zewnętrzną stronę prawej kostki, prawej nogi, skręt w prawo, prawe ramię za plecy, wariant pierwszy. Albo z wdechem przenosisz prawą dłoń na lewe biodro, zostajesz w mocniejszym skręcie. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa, oddalaj barki od uszy, nie kołóż się w biodrach. Głęboki wdech, mocna mula bandha, mocna talia. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. Głęboki wdech w pozycji, pełna koncentracja. I z wydechem wciągnij brzuch, wróć do centrum, proste ramiona. Z wdechem prawa kostka na kółko, wyrównaj pozycję, mocny brzuch, równe biodra. Zmiana strony. I wydech, lewa noga w górę, prawa dłoń na zewnętrzną stronę lewej kostki albo nogi, skręt w lewo, lewe ramię za plecy, wariant pierwszy, możesz być tu. Albo z wdechem lewa dłoń na prawe biodro, mocniejszy skręt, zostajemy. Wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu, trzymaj biodra nieruchome w jednej linii. I głęboki wdech, mula bandha cały czas aktywna, zasana. I wydech, wciągaj pępek, rotuj w lewo, biodra nieruchomo, mocny brzuch. I głęboki wdech w pozycji, pełna koncentracja, wytrzymaj jeszcze chwilę. I z wydechem wciągnij brzuch, wróć powolutku do centrum, wyprostuj ramiona. Z wdechem lewa kostka na kółko, bakasana. Z wydechem przyciągnij kolana do brzucha, czoło do kolan, stopy do malasany na matę. Z wdechem dłonie za plecy, przechodzimy sobie do malasany. Bierzemy kółko i przechodzimy palcami stóp na koniec matę. Wsadzamy sobie kółko między uda. Pamiętamy nasze bakasany z poprzednich sesji. Zrobimy trzy powtórzenia. Przy pierwszej tłumaczę technikę, przy następnych koncentrujecie się maksymalnie. Na samej pozycji, pozostając w niej dowolną długość czasu. Połóż dłonie na macie, rozszczepisz palce dłoni. Teraz ściśnij delikatnie kółko udami. Poczuj, jak pracują wewnętrzne strony od przywodziciela. Kładziemy sobie brzuch na kółku, wciągamy brzuch. Aktywujemy mięśnie na miednicy, mięsień poprzeczny brzucha. Przez chwilę pozostań w pozycji, z wdechem i wydechem odpychając się od dłoni. Poczuj, jak dociskasz mocno wnętrza dłoni do maty, jak obciążasz równomiernie wszystkie pięć palców każdej dłoni, od opuszek do nadgarstka. Rozkładasz równomiernie obciążenie pomiędzy kciuk, pozostałe palce, aż do piątego małego palca. Oddychaj głęboko, spokojnie, skoncentruj się na odpychaniu od dłoni. Podczas pozycji będziemy mieć przedramiona na macie i łokcie na szerokość barków. Unikaj rozjeżdżania się łokci na boki. Zwęź je mocno, miej mocny wciągnięty brzuch i odpychaj się od przedramion, czując pracę pleców. I teraz jeszcze jeden wdech w pozycji. Uwaga! Z wydechem wciągnij brzuch,
połóż przedramiona na macie i łokcie już na szerokość barków. Pilnuj, żeby Ci się nie rozjeżdżały. Teraz na wdechu wyprostuj sobie nogi, złącz je na kółku i powolutku, zwężając rozstaw łokci na szerokość barków, idziemy dwa kroki przedramion do przodu, toczymy kółko po spojeniu łonowym aż pod nasze kolana. Wciągaj brzuch, łokcie na szerokość barków, odpychaj się od przedramion, głowa zostaje nad matą, przytocz kółko pod kolana, unieś pośladki w górę. Odepchnij się mocno od przedramion, przybliżając brzuch do ud, uda do brzucha. Głowa jest nad matą, wciągaj pępek. Poczuj aktywne przedramiona, aktywne bicepsy, aktywne barki, środek pleców. Patrz w wygodny punkt, tak żeby nie przenosić ciężaru ciała do przodu i nie zrobić fikołka. Możesz poprosić drugą osobę o asekurację, o przytrzymanie cię łagodnie za biodra i za plecy. Cały czas oddychaj. Mocny brzuch, mocne przedramiona na macie, mocny pępek. Aktywnie odpychaj się od przedramion. Łokcie na szerokość barków nie rozchodzą się na boki. Bardzo przypomina to stanie na głowie z podparciem. Wzmacniamy obręcz barkową, plecy, mięśnie brzucha, również do pozycji odwróconych, do inwersji, do stania na przedramionach. Jeszcze jeden głęboki wdech i z wydechem odpychając się od przedramion, wciągając brzuch, przenosząc wzrok między nadgarstki, powolutku tocz kółko pod biodra, prostuj nogi, deseczka. Jeśli chcesz, możesz zostać tutaj w desce, mieć łokcie na szerokość barków, nie wracać do tyłu maty, a jeśli chcesz, możesz wrócić sobie na naszej początkowej pozycji, do tyłu maty, do kółka ściśniętego przywodzicielami wewnętrznymi stronami ud. Jeśli pozostajesz sobie w deseczce, wyrównaj nogi na kółku, ciężar ciała na lewą, prawą stronę i miej cały czas podwiniętą kość ogonową. Aktywnie podpychaj się od przedramion. Łokcie na szerokość barków, mocny brzuch. Jak już będziesz gotowy, powtórz pozycję jeszcze dwa razy. Za każdym razem po wyjściu z pozycji zwężaj rozstaw łokci na szerokość barków, bo będą Ci się troszeczkę rozjeżdżały na boki. Wciągaj brzuch, koryguj rozkład ciężaru ciała na biodrach, ustawienie nóg równomierne pod kółkiem, mocny pępek.
i powolutku zacznij wychodzić z pozycji. Zachowaj siły jeszcze na naszą równowagę na kółku. Przechodzimy do deseczki, dwa kroczki przed ramion w tył. Opieramy sobie kolana na macie. Wracamy do pozycji początkowej i tym razem usiądź na piętach. Podtocz kółko do przodu, czoło na kółko, przed ramiona na macie, odpoczynek. Jeśli chcesz, połóż sobie dłonie na macie i czoło na dłoniach. Poddychaj bardzo głęboko, swobodnie, spokojnie. Głębokie wdechy rozszerzają klatkę piersiową na boki, rozciągając środek pleców. A bardzo długie wydechy spuszczają z barków, z pleców całe napięcie. Rozluźniasz całe ciało. Zostań tu na moment. Weź jeszcze jeden głęboki wdech. Z wydechem wciągnij brzuch przed ramiona i ramiona do przodu. I z wdechem odetchnij się od dłoni, zroluj się w górę powolutku. Wydech, spójrz przed siebie. Weź głęboki wdech. I teraz powolutku na wydechu weź kółko. Wsiadzie na piętach, wariant pierwszy. Odkładamy sobie kółko pod łopatki, kciuki w kółko. Wariant pierwszy. W naszej pozycji zostajemy z kciukami w kółku albo dłońmi pod potylicą, pośladki na piętach. Wariant drugi, z wdechem unosimy miednicę w górę, rozciągamy mocno przód ciała. Wariant trzeci. Podchodzimy do przodu maty, kółko pod łopatki, wsadź kciuki w kółko, przytrzymaj czterema pozostałymi palcami dłoni kółko, stopy na całą szerokość maty. Wariant dla osób, które już wykonują tak mocne rozciągnięcie przodu ciała, wykonywały je na poprzednich sesjach. Jeżeli poczujesz napięcie w karku, poczujesz, że nie masz ochoty teraz na mocne rozciąganie, przejdź do pierwszego albo drugiego wariantu. Wariant trzeci, uwaga, z wdechem unosimy miednicę w górę, przytoczone kółko pod lędźwia, pod kość krzyżową, wyjmujemy cztery palce dłoni, zostawiamy tylko kciuki w kółku, prostując nogi, opuszczamy łokcie na matę, czubek głowy, ale ciężar ciała masz na nogach i na kółku, na kości krzyżowej. Jeśli tu poczujesz napięcie w szyi, ucisk na głowę, to po prostu przez ugięcie kolan, wciągnięcie brzucha, podbródek do mostka, wycofujesz się z powrotem w pozycji. Ale jeśli poczujesz się dobrze w naszym rozciągnięciu, zostań na chwilę. Głębokie wdechy mocno do brzucha, do klatki piersiowej. I długie wydechy spuszczają resztki napięcia z ciała. Zostajemy na chwileczkę w odpoczynku przed deseczkami, przed równowagą na kółku. I wariant kolejny, czwarty, jeżeli jesteście w wariancie trzecim, w najmocniejszym rozciągnięciu na kółku, to możemy sobie odkładać ramiona na matę, możemy je przenosić nad głowę, ale ciężar ciała macie na nogach. Również możecie oprzeć przed ramiona na macie, skierować łokcie w górę od siebie i podłożyć dłonie pod potylicę. Podbródek do mostka. Oddychamy głęboko, spokojnie, swobodnie.
Daj sobie chwilkę czasu. Rozciągaj przód ciała w pozycji, w której jesteś. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i z długim wydechem wciągnij brzuch. Jeżeli masz ramiona nad głową, włóż kciuki w półko, ugnij kolana, podbródek do mostka, ciężar ciała na nogi, uginamy mocniej, mocniej kolana, wracamy sobie ze wszystkich pozycji do pozycji początkowej, wyjściowej, pośladkami napięty. Na chwileczkę otwórz oczy, spójrz między kolana, z głową lekko opuszczoną, z podbródkiem do mostka, zostań na moment. I powolutku z kolejnym wydechem przejdziemy do deseczek, wciągnij mocniej brzuch, siłą napięcia mięśni brzucha, wróć sobie do centrum, nasze deseczki mobilizujące, zakres ruchu w biodrach, działające mocno na stabilizację centralną, na mięśnie brzucha, na plecy. Połóżcie kółko z tyłu i połóżcie sobie grzbiet prawej stopy na kółku. Prawe kolano jest z przodu, przed naszym kółkiem. Podchodzimy dłoni maksymalnie do przodu i podchodzimy lewym kolanem blisko dłoni. Rozczapisz palce dłoni podczas desek, mocno odpychaj się od wnętrz dłoni. Rozkładaj obciążenie równomiernie między pięć palców dłoni. Unikaj przeciążania nadgarstków. Dociążasz też opuszki palców dłoni. Z wdechem wyprostuj prawą nogę. Bardzo dobrze. Ułóż ją sobie grzbietem na kółku. Stabilnie. Wyrównaj biodra. Z wydechem wciągając brzuch. Ustaw dłonie mocniej pod barkami na szerokość barków. I teraz z kolejnym wdechem, podwijając kość ogonową, dołączamy sobie lewą stopę grzbietem na kółko. Mocno podwijamy kość ogonową, mocny, mocny brzuch. Na wydechu przyciągnij prawe kolano pod mostek i z wdechem przestaw prawą stopę mocno do przodu. Prawa stopa jest w jednej linii z prawym kolanem, lewa dłoń zostaje na macie. Z wydechem wciągnij brzuch, skręć się w prawo, oprzyj prawą dłoń na prawym udzie. Ciągnij lewą stopą do tyłu, wyrównuj biodra. I z wdechem unieś prawe ramię w górę, odpychaj się od prawej stopy z przodu, od lewej dłoni z przodu. I z wydechem wciągnij brzuch, prawa dłoń na plecy albo na lewe biodro. Zostajemy. I wdech w pozycji, wyrównuj obciążenie prawe, lewe biodro. Z wydechem wciągaj pępek. Głęboki wdech. I z wydechem wciągnij brzuch. Wróć prawą dłonią pod prawy bark. Mocno odepchnij się od dłoni. I z wydechem dostaw prawą stopę do lewej. Wyrównaj obciążenie na obydwie nogi, na obydwa biodra. Podwiń kość ogonową. I wydech przyciągnij lewe kolano pod mostek. I z wdechem
Przystaw lewą stopę do przodu, lewa stopa w jednej linii z lewym kolanem. Prawa dłoń zostaje na macie. I wydech, wciągnij brzuch, skręt w lewą stronę, lewa dłoń na lewe udo. Prawa noga prosta, ciągnij nią w tył. I wdech, lewe ramię w górę. Mocno odpychaj się od prawej dłoni, od lewej stopy. I wydech, lewa dłoń na prawe biodro. Mocny brzuch, wyrównaj biodra. I głęboki wdech, zostajemy. Trzymaj pozycję, pełna koncentracja. I wydech, wciągaj brzuch. Mocno pępek do kręgosłupa. Wyrównuj biodra. I jeszcze jeden głęboki wdech w pozycji. Pełna koncentracja. I z wydechem wciągnij brzuch, wróć lewą dłonią pod lewy bark, mocno odepchnij się od niej. I z wdechem lewa stopa wraca na kółko, podwiń kość ogonową. Zostajemy. Na wydechu przyciągamy sobie powolutku stopy do dłoni. Przyciągaj kolana do mostka, do brzucha. Czujesz tą moc. Głęboki wdech. Długi wydech. Głęboki wdech. Uwaga! Na wydechu wciągnij brzuch bardzo delikatnie, mocno odpychając się od dłoni. Odstaw kolana na matę. I z wdechem odstaw stopy na prawą, lewą stronę kółka. Przytrzymaj kółko stopami. I na wydechu przenieś sobie kółko pod czoło. Usiądź pośladkami na piętach. Zostań w pozycji. Odpocznij przez moment. Jeśli chcesz ją pogłębić, to schodzimy sobie czołem do dłoni. Odstawiamy kółko. Siedzimy na piętach. Pozycja dziecka. Z wdechem rozszerzaj żebra na boki, rozciągaj środek pleców. Z bardzo długim wydechem spuszczaj napięcie z barków, z pleców, rozluźniając całe ciało. Weź jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem wyjdź w górę, deseczki drugie. Przejdź na chwileczkę do nawasany, jako przerywnik między deskami. Postaw kostki na kółku, wyprostuj nogi, zrotuj uda do wewnątrz, obciągnij palce stóp i na wydechu na mocnym brzuchu podwiniętej kości ogonowej odchyl się w tył. Zostań tu na trzy oddechy. Z wdechem rotuj uda do wewnątrz, oddalaj barki od uszu. Na wydechu mocniej dociągaj pępek, podwijaj kość ogonową. Głęboki wdech, rotuj uda do wewnątrz. I długi wydech, wciągaj brzuch. I jeszcze jeden głęboki wdech. Rotuj uda do wewnątrz, aktywne przewodziciele. I długi wydech. Wciągaj brzuch. I z wdechem wyjdź w górę. Unieś ramiona nad głowę, oddal barki od uszu. Doklej łopatki do pleców. I na wydechu przenieś dłonie za plecy. Odstawiamy stopy z kółka. Przechodzimy do drugich deseczek.
przejdźcie sobie kółkiem do tyłu i tym razem stawiamy grzbiet lewej stopy na kółku i lewe kolano przed kółkiem. Zmieniamy sobie nogi. Wyrównaj lewą stopę dobrze na kółku. Teraz powolutku przejdź dłoni maksymalnie do przodu. Przenieś prawe kolano bliżej dłoni i wyprostuj lewą nogę. Prostujemy sobie lewą nogę na kółku. Znowu rozczepisz palce dłoni. Ustaw dłonie pod barkami. Wciągnij brzuch. Podwiń kość ogonową. Wyrównaj obciążenie na lewym, prawym biodrze. Wdech, mocno odepchnij się od dłoni. Wydech, wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową. I teraz z kolejnym wdechem, odpychając się od dłoni, dostaw prawą stopę na kółku do lewej. Mocno podwijamy kość ogonową. I z wydechem lewe kolano do brzucha, do mostka. I z wdechem lewa stopa mocno na matę, prawa noga jest prosta, lewa stopa w jednej linii z lewym kolanem. Wyrównuj obciążenie prawe lewe biodro. Zostawiamy prawą dłoń. Na wydechu wciągnij brzuch, skręć się w lewą stronę, przenieś lewą dłoń na lewe udo. I od razu z wdechem przenosimy sobie lewą dłoń na prawe biodro, odkręcamy się mocniej. Patrzymy za siebie, być może na prawą stopę. Na wydechu zostań, wyrównuj ciężar ciała, prawe, lewe biodro, biodra są równe. I wdech w pozycji. I wydech, wciągaj brzuch. I z wdechem przenieś lewą dłoń na wewnętrzną stronę lewej stopy. Odchodzimy lewą stopą na zewnętrzną, lewą krawędź maty. Na wydechu wciągnij pępek, ustaw dłonie pod barkami. Mocno odepchnij się dłońmi od maty. I z wdechem dołącz lewą stopę do prawej na kółku. Podwiń mocno kość ogonową. Zmieniamy nogę. Z wydechem prawe kolano pod mostek do deski. Mocny brzuch. I z wdechem prawa stopa do przodu. Prawa stopa w linii z prawym kolanem. Lewa noga prosto na kółku, lewa dłoń zostaje. I wydech, wciągnij brzuch, skręć się w prawą stronę, połóż prawą dłoń na prawym udzie. I z wdechem od razu prawa dłoń na lewe biodro, zostajemy w mocnym skręcie, wyrównaj ciężar ciała, prawe, lewe biodro. I wydech, wciągaj brzuch. Możesz popatrzeć na lewą stopę, odkręcać się mocniej, wyrównaj biodra. Głęboki wdech w pozycji. Trzymaj mocno pozycję. I wydech, wciągaj pępek. Wyrównuj lewe, prawe biodro. I z wdechem wróć prawą dłonią do centrum. Prawa dłoń na wewnętrzną stronę prawej stopy. Odchodzimy prawą stopą na prawą zewnętrzną krawędź maty. Z wydechem wciągnij brzuch. Ustaw dłonie równo pod barkami. Odejdź prawą stopą za zewnętrzną prawą krawędź maty. Mocny brzuch, mocno odpychaj się dłońmi od maty. Dłonie pod barkami. I teraz powolutku z wdechem dostawiamy prawą stopę do lewej, na kółko, podwijamy kość ogonową, mocny brzuch. I na wydechu zacznij przyciągać sobie kolana do mostka. Toczymy kółko, mocny brzuch, mocny pępek, mocno odpychaj się od dłoni, możesz usiąść na piętach. Podtocz kółko maksymalnie do dłoni, mocny brzuch, oddychaj. Kieruj kolana do mostka, do brzucha. Mocno odpychaj się dłońmi od maty, wciągaj brzuch. Cały czas oddychaj, wytrzymaj jeszcze chwilę. Mocne dłonie na macie, mocny brzuch. Kolana uda mocno do brzucha, do mostka. Weź jeszcze jeden głęboki wdech. Uwaga, niespodzianka, wracamy do deseczki. Z wydechem na wciągniętym brzuchu zacznij odtaczać kółko w tył,
prostować nogi, ustaw kółko na grzbietach stóp i podwiń mocno kość ogonową. Trzymaj pozycję. Możesz zostać tu przez moment, albo spróbować lekko ugiąć kolana i przejść na przedramiona. Ustawić łokcie na szerokość barków, doprostować nogi na kółku. Wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową, mocny, mocny pępek. Trzymaj pozycję. Ustaw kółko pod kostkami, na grzbietach stóp. Mocne przedramiona na macie. Podwijaj kość ogonową, wytrzymaj. I jeszcze jeden głęboki wdech. I na wydechu wciągnij brzuch, ugnij kolana, oprzyj je na matę. Powolutku odstaw stopy z kółka. Uch, gratuluję. Mocne dechy za nami. Odpocznijcie czoło na kółku, siadamy na piętach. Możecie też przejść do dłoni na macie i czoło na dłoniach. Pozycja dziecka. Oddychajcie głęboko. Poczekajcie, aż wdech i wydech wyrównają się. Bardzo, bardzo powolutku przechodzimy teraz do równowagi na kółku. Od razu będę chciała rozstawić stopy węziej, czyli jedna dłoń po stronie jednej nogi, druga w środku. Łapię równowagę, wciągam brzuch i jestem. Do ćwiczenia równowagi na kółku polecam Wam równą podłogę. Jeśli przejdziecie przez cały kurs i będziecie chcieli zwiększyć stopień trudności, to możecie wybrać taki nierówny taras, na jakim dzisiaj sama ćwiczę. Każda belka jest tu nierówna i mamy lekki spadek w dół, w tamtą stronę. Także jeżeli będziecie chcieli po przejściu naszego kursu równowagi na kółku ćwiczyć w ekstremalnych warunkach, to możecie wybrać nierówny taras, gdzie każda belka jest innej wysokości. Mamy przeszkody pod matą i jest lekki spadek w dół. Możecie też ćwiczyć na piasku, na plaży. Możecie ćwiczyć na trawie, gdzieś w górach. Polecam Wam podwyższanie sobie stopnia trudności, ale oczywiście z czasem, jak już będziecie praktykować dość długo, będziecie mieć dobrze rozwinięte czucie głębokie, stabilizację centralną, będziecie znać swoje ciało, nie będziecie w trakcie leczenia kontuzji. Wtedy możemy sobie zwiększać stopień trudności i wybierać wymagające podłoże. Wymagające, czyli takie, które jest nierówne i wymaga od nas cały czas walki z ustawianiem ciężaru ciała i rozkładaniem go równomiernie między lewą i prawą stronę. Dzisiaj zostajemy sobie wygodnie na kółku, w ciszy. Nie będzie żadnego mojego komentarza. Dzisiaj zostajemy sobie na kółku w ciszy. Nie będę już komentowała niczego. To Wy zmniejszajcie, zwiększajcie rozstaw stóp. Możecie sobie zmieniać ustawienia ramion. Zostajemy tu dłużej. Także utrzymujcie mula bandę, mięśnie na miednicy, mięśnie poprzeczne brzucha aktywne. Rozkładajcie równowagę równomiernie między prawą, lewą nogę, prawą, lewą stronę ciała. Skupiajcie wzrok w jednym punkcie, wygodnym dla Was i przenoście go stopniowo coraz bardziej przed siebie. Cały czas
wyciszajcie umysł i pozostańcie w przyjemnym, medytacyjnym zawieszeniu waszego umysłu. Mocny brzuch, pełna koncentracja na równowadze, umysł pozostaje w ciszy. Zostajemy w równowadze na kół. Moja pozycja ramion to jest pozycja odpoczynkowa właśnie dla ramion. Jeśli czujecie ich zmęczenie po naszych deskach, to możecie być z łokciami, z przedramionami opartymi o kolana, dłonie złączone przed sercem. Barki w dół od uszu, mocny brzuch. I zostajemy w ciszy. Thank you.
Jeszcze jeden głęboki wdech. Na wydech powolutku zacznij wychodzić z pozycji. Jedna dłoń na zewnętrzną stronę jednej stopy, druga do środka. Powolutku stopy na matę. Na chwileczkę usiądź na kółku. Odpocznij. Po chwili możesz przejść do leżenia na macie z kółkiem pod kostkami, odpocząć, porozciągać się tak jak czujesz. Na dzisiaj to już koniec. Zostańcie jeszcze przez chwilkę w rozciąganiu, w leżeniu na macie. Rozluźnijcie się.